Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek, do dalszego studium. Imię Joel było popularne w czasach biblijnych. Oznaczało ono Pan jest Bogiem. Imię to świetnie pasuje do ogólnego tematu Księgi Joela. Tylko Pan jest prawdziwie święty i sprawiedliwy. A Jego dzieło na ziemi zostało doprowadzone do końca. Dzieje Jego ludu i wszystkich narodów są w Jego rękach, podobnie jak los każdego człowieka. Doniosłe sprawy wieczności wymagają od nas czegoś więcej niż religii, pozorów, słów i formy, które pozostają na zewnątrz. Bóg wzywa do ożywienia i reformy. Z kazalnicy powinno być głoszone Słowo Boże i tylko Biblia. A Pismo Święte ograbiono z mocy, a skutkiem tego jest obniżenie poziomu duchowego życia. W wielu kazaniach brakuje boskiego przesłania, które budzi sumienia i przynosi życie duszy. Słuchacze nie mogą powiedzieć, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas drodze i pisma przed nami otwierał. Wielu woła do Boga żywego, pragnąc Jego obecności. Niechaj Słowo Boże przemawia do serca. Niech ci, którzy słuchali tylko tradycji oraz ludzkich teorii, złotych myśli, usłyszą głos tego, który może odnowić duszę ku życiu wiecznemu. Pytania do dyskusji. Pierwsze. Dlaczego przesłanie Joela ma szczególne znaczenie dla nas, ludzi żyjących pod koniec dziejów świata i u progu doniosłych wydarzeń? Druga rzecz. Przeczytaj księgę Joela i odpowiedz na pytanie, w jakim stopniu przesłanie Joela odnosi się do obecnie żyjących, a w jakim stopniu do tych, którzy będą żyć w przyszłości? Trzy. Księga Joela przedstawia różnego rodzaju błogosławieństwa udzielane przez Boga ludziom. Czy to proroctwo rozróżnia błogosławieństwa materialne i duchowne? Jeśli tak, to jaka jest różnica? 4. Czy i jak nasze zrozumienie wielkiego boju pomaga nam pojąć próby i nieszczęścia, które wkrótce staną się udziałem świata? 5. W powyższym cytacie z książki Ellen White jest mowa o tradycji, ludzkich teoriach. Co oznacza to wyrażenie? Skąd możemy wiedzieć, że nasza pobożność jest autentyczna, a nie tradycyjna? Dziękuję.